Cześć, z tej strony Gra w Zero Vlog Literacki. W dzisiejszym odcinku będzie recenzja. Będzie recenzja trochę dłuższa, miejmy nadzieję, bo to jedna z tych recenzji zajdlowych, tak jak co roku. Przyglądamy się bliżej nominacjom do nagrody fandomu polskiego imienia Janusza Zajdla. I dzisiaj książka Joanny W. Geisler pod tytułem Bóg Maszyna, wydana przez wydawnictwo Lira, moi drodzy. Spróbuję tę recenzję zrobić bez cięć. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tak żeby takim potokiem sobie mówić, więc to z góry mówię, pewnie nie będzie długa, bo to jest niestety jedna z tych książek, o których ciężko mi dość długo mówić. No, niewiele tu jest takich aspektów, nad którymi pokażę jeszcze może okładkę, na którymi mógłbym się jakoś bardziej pochylić i analizować, a za chwilę usłyszycie dlaczego. Natomiast na początku jeszcze podzielę się z Wami taką dobrą informacją. Przyjęto mój punkt programowy. Nie jestem jakimś gościem honorowym, ale przyjęto mój punkt programu na Imladris w Krakowie, więc jeśli nic się nie posypie, to 11 listopada w Krakowie będę mówił o czytelnictwie fantastyki w Europie. No, może za dużo powiedziane czytelnictwo, sprzedaży fantastyki w Europie, więc tam o fantastyce wśród bestsellerów europejskich, więc zapraszam. Jakby ktoś chciał się wybrać, to zapraszam. Dobra, a przechodząc już do książki. Moi drodzy, no najpierw może o gatunku. Cóż to takiego jest? Ja bym tę książkę nazwał takim steam fantasy. No, może trochę science też fantasy, ale bliżej chyba estetycznie tej książce do... bo to nie jest steampunk, zdecydowanie, tak? Nie jest to steampunk. Po pierwsze, że tego elementu punk tutaj prawie w ogóle nie ma. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że w ogóle go tutaj nie ma. Inna sprawa, że steampunk bardzo często zapomina o tym, że ma punk w nazwie. A ta estetyka bliska jednak XIX wiekowi, czyli te piękne fraki panów, kolorowe suknie pań i gdzieś tam te elementy techniczne to tak, jednak odgrywają bardzo dużą rolę. Zresztą, więc tak jak mówię, science fantasy, steam fantasy, no jeśli coś takiego w ogóle istnieje. Powiem więcej, jeżeli oglądaliście serial Arcane i jesteście, bardzo się Wam podobał, jesteście fanami, tak, to ta książka spodoba się Wam prawie na pewno. Nie twierdzę, i na poziomie tu psychologii postaci, pomysły na świat i fabuły jest dużo podobieństw. Nie twierdzę, że to jest plagiat. Absolutnie tego nie twierdzę. Śmiem jednak twierdzić, że to być może była inspiracja dla autorki, a jeśli nie, no to zbieg okoliczności jest dość duży. No na pewno w podobnym obszarze zainteresowań się pojawiają, się poruszają autorzy jednego i drugiego uniwersum, znaczy autorka i autorzy Arcane. Pewne wątki są bardzo podobne do siebie, a nie będę już mówił które, chociaż w serialu chyba to jeszcze nawet nie było jakoś tak w 100% zasygnalizowane, ale pewnie się to rozwinie w kolejnym sezonie. Akurat dla mnie to był najmniej ciekawy wątek Arcane, no ale to już inna sprawa. No, więc tak jak mówię, tak, żebyście wiedzieli, czego się tutaj spodziewać. Parę słów o świecie, bo on jest tutaj chyba najciekawszy, a przynajmniej ma kilka ciekawych elementów, które jednak no niestety gdzieś nam się tutaj rozpływają w całości takich bardziej sztampowych rozwiązań. No to jest taki świat z czymś, co przypomina trochę magię, za chwilę o tym jeszcze. Świat z podziałem społeczeństwa no, bardzo wyraźnym i to jest ciekawostka, że ludzie, którzy w naszym świecie byliby powiedzmy no, traktowani jako może trochę dziwni, tak? Tutaj pełnią funkcję arystokratów, to znaczy ludzie, którzy mają pewne deformacje. To wynika tam z różnych wierzeń. Bardzo takie jakieś konkretne deformacje. No, na przykład ktoś ma łuski tutaj powiedzmy nad okiem, no to jest arystokratą, albo przynajmniej jest człowiekiem, o inaczej, może jest uznawany na pewno za człowieka. Jeżeli ktoś czegoś takiego nie ma,
no to jest już poza w ogóle tym podziałem społecznym, jest kaleką, tak? Jest kimś, kim ludzie się brzydzą, może być niewolnikiem, może być traktowany jak rzecz. Jeżeli zresztą arystokrata w tym świecie na przykład straci rękę albo nogę, to też traci swoją pozycję całkowicie. To znaczy albo zostaje niewolnikiem, albo może wybrać śmierć. I to jest przestrzegane, to nie jest tak, że to tam jest omijane. Znaczy próbuje się to robić, ale to bardzo jest trudne. Ale to jest przestrzegane z całą bezwzględnością tutaj. Czyli jeżeli nawet tam żona jakiegoś księcia straciła nogę, no to trudno, może być co najwyżej jego niewolnicą, albo może umrzeć. Inaczej sprawa się ma z czymś, co przypomina nam magię, to znaczy jest pewną naturalną siłą, która zakrzywia te powszechnie znane prawa fizyki. Nazywane jest tutaj wolą. Woli może używać tylko i wyłącznie król, nazywany też Bogiem, król Bóg, tak? I to jest, no powiedzmy, siła, która może na przykład zmusić człowieka do tego, żeby się nie ruszał, tak? No. Ale wolą obdarzone są też niektóre części przyrody nieożywionej. Na przykład może być skała obdarzona wolą i ona sobie wtedy lata i na przykład można ją wykorzystać do zrobienia czegoś fajnego, tak? No. Natomiast arystokrata woli nie może używać, w ogóle nikt nie może tego robić, bo za to jest też karany śmiercią. Przez kogo? Oczywiście przez Kościół, tak? Kościół tutaj jest na straży przeciwko postępowi, oczywiście, no, zaskakujące, nie było tego nigdy w literaturze, więc tak, jest tam jakaś inkwizycja, która sprawdza też to, czy ktoś przypadkiem nie jest tym kaleką, tak, ale też z drugiej strony, no, czy nie używa woli, bo to jest domena władcy tylko i wyłącznie, chociaż z tym używaniem woli to już bywa różnie, bo nie będzie to chyba duży spoiler, jeśli powiem wam, że główny bohater przez całą książkę będzie tej woli używał i w zasadzie poza tym, że będzie się mówiło, że nie wolno, że mu coś grozi, to nic mu się z tego tytułu nie stanie raczej. To tyle, jeżeli chodzi o świat, to tak jak mówię, no reszta rozwiązań jest już taka dosyć typowa. Jeżeli chodzi o same postacie, niespecjalnie tutaj znajduję coś ciekawego czy interesującego. Z drugiej strony nie ma też jakichś rzeczy bardzo nielogicznych, czy takich, które by, no nie wiem, kazały mi przestać wierzyć w zachowania tych ludzi, no ale są to faktycznie postacie sztampowe. Jeśli chodzi o prowadzenie fabuły, nie do końca... A, wrócę może jeszcze przy głównym bohaterze się na chwilę zatrzymam, bo to jest taki typ naukowca, tak? Zafascynowany tutaj nauką, na którą się patrzy tak, no trochę może przez palce, może no, to nie do końca tak. No jest tam jakaś inżynieria, która się przydaje, ale to, co on chce badać, to nikt tego nie bada, bo to po co niebezpieczne i tak dalej. I to, co w nim było najciekawsze, to jego seksualność, bo ona jest tutaj raczej ze smakiem poprowadzona, autorka nie przekracza pewnej granicy, to zdecydowanie na plus. Scen erotycznych w zasadzie nie ma, powiedziałbym, że jakieś tam sceny miłosne gdzieś tam ledwie zasygnalizowane, bardzo delikatnie, ale przez całą książkę wydawało mi się, że bohater jest po prostu aseksualny. I to było bardzo ciekawe. Natomiast no jednak finał pokazuje, że... No ja nie wiem, jak to nazwać, żeby to nie zabrzmiało śmiesznie, ale że on ma jakiś po prostu dziwny fetysz związany z maszynami, że jego kręcą maszyny. Nic jakiegoś bardzo, bardzo gorszącego się tutaj nie dzieje, ale było to dla mnie trochę takie dziwne, jednak wolałbym chyba, żeby on był po prostu aseksualny. Biorąc pod uwagę finał, okej, wszystko jest tutaj jasne i logiczne. Finał niespecjalnie mnie zaskoczył, to znaczy ja podejrzewałem, że to się tak skończy, aczkolwiek wydawało mi się, że to będzie jednak bardziej stopniowo się działo, tutaj było raczej nagle. Jest cliffhanger w finale, no i sugestia tego, że to pierwszy tom na drugi pewnie nam tutaj rozwinie jeszcze bardziej świat i bohaterów, być może, miejmy nadzieję.
Więc tyle jeżeli chodzi tutaj o bohaterów. Jeżeli chodzi o samą fabułę, no to jest książka, wyleciało mi teraz z głowy, jak się to nazywa ta literatura o tym, o dorastaniu, że poznajemy głównego bohatera no, w jakimś wieku tam powiedzmy młodzieńczym, że tak powiem, no i razem z nim sobie dorastamy, ale autorka raczej nie skupia się za bardzo na tym, jak się zmienia jego psychika, jak się zmienia jego psychologia. Tak jak już mówiłem, że no to tutaj raczej rzuca mu jakieś takie niewielkie kłody pod nogi, które on nam sobie przeskakuje. Ładniej dopiero finał trochę piętrzy pewne rzeczy. Więc no, czytało się to sympatycznie, ale nie powiem, żeby jakoś tutaj mnie ta fabuła porwała. No, to oczywiście jest kwestia odbioru osobistego. Natomiast są pewne dziwne rzeczy, bo w tej książce mamy na przykład powiedzmy pierwszy rozdział, który jest napisany z taką narracją towarzyszącą nie głównemu bohaterowi, tylko służącemu i później przyjacielowi głównego bohatera. I po tym pierwszym rozdziale nagle ten narrator towarzyszący przerzuca się na głównego bohatera. I szczerze mówiąc, zupełnie nie rozumiem tego zabiegu. To tak wygląda, jakby z początku autorka chciała głównym bohaterem uczynić kogoś zupełnie innego, potem zmieniła zdanie, ale no może nie, może to było świadome, nie wiem, a może drugi tom, może kolejny tom nam przywróci tutaj innego bohatera na pierwszy plan, ale parę takich jeszcze dziwnych elementów gdzieś tam mi się po drodze pojawiło, tak jak na przykład scena w kopalni, gdzie główny bohater znajduje jakiś tam napis wydrafany z prośbą o pomoc chyba, czy coś w tym stylu i później, ja szczerze mówiąc, albo ja czegoś nie załapałem, albo nie wiem po co to było i czy co to był za wątek, no, chociaż też może się to gdzieś rozwinie w przyszłości. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Tak jak już mówiłem, czyta się to bardzo szybko. To jest to na pewno, tak zdecydowanie. Mimo tego, że ta książka ma stron 700, to czyta się to niezwykle szybko. I pytanie brzmi, czego kto oczekuje od literatury? To jest nominacja do Nagrody Fandomu Polskiego imienia Janusza Zajdla. No i znowu, powtórzę się z tym, co mówiłem już tydzień wcześniej. Nie, przepraszam, nie tydzień wcześniej, przy poprzedniej nominacji oczywiście. Jeżeli szukacie jakiejś rozrywki w literaturze i głównie rozrywki, no nie ma w tym niczego złego, to ja sądzę, że Bóg Maszyna może być dla was jedną z lepszych książek nominowanych do Nagrody Zajdla, bo ją się chyba najłatwiej czyta z tego, co do tej pory, z tegorocznych nominacji oczywiście, ale jeżeli zestawiam tę książkę z Gnozą Cetnarowskiego, nawet z Płomieniem Sablik, to mimo wszystkich wad tamtych książek, mimo tego, że na Płomieniu ja się straszliwie na przykład wynudziłem i w sumie niczego odkrywczego w tamtej książce nie znalazłem, to jednak mam wrażenie, że z czegoś, co było znacznie bardziej mimetyczne, co próbowało oddać w wymyślony świat pewne jego problemy, to tutaj mam coś, co się prześlizguje po tych wszystkich problemach. Bo oczywiście jakieś kwestie tutaj ideologiczne też w tej książce znajdziemy. Bóg Maszyna to jest książka zdecydowanie scjentystyczna, tak? Dla mnie osobiście, to nie wpływa zupełnie na ocenę tutaj, to jest dość naiwna taka wiara w to, że tutaj nauka zbawi ludzkość. To nie wiem, ja po znajomości historii XX wieku nie jestem w stanie w to uwierzyć. To, że ułatwi nam życie, okej, jasne, ale że tutaj dzięki nauce, prawda, wyzwolimy niewolników, ja nie wierzę głównemu bohaterowi. Nie wiem, może trochę autorka też będzie szła w stronę Boga Imperatora Duny,
w przypadku pewnych rozwiązań, no to bliżej, ja prędzej Herbertowi uwierzę niż Geisler, ale tak jak mówię, to są już kwestie osobnicze. Ja powiedzmy sobie szczerze, jakoś tutaj nie wpływa to zupełnie na moją ocenę, ale tak jak mówię, no nie polubiłbym się na pewno z głównym bohaterem, nie dzieliłbym jego światopoglądu, ale okej, niech sobie będzie. Nie jest to jakoś tutaj też bardzo mocno zarysowane, nie? Ale też jednak to jest książka, w której śledzimy raczej wydarzenia. Przemyślenia głównego bohatera też, oczywiście one tutaj są, my je poznajemy, tylko czy one mają aż tak duże znaczenie? Niespecjalnie, szczerze mówiąc. Raczej literatura rozrywkowa, literatura no taka przygodowa nawet powiedziałbym, z pewnymi ambicjami. Więc jeżeli czegoś takiego szukacie, to tak. Z tym, że mówimy cały czas o nominacjach do Zajdla. Ja wiem, że nagroda plebiscytowa, wiem, że wybiera ogół, ale Zajdel to nazwisko jednak coś oznacza, tak? Co jest bliżej twórczości Zajdla, czy pewnego poziomu, który on wyznaczył, pewnego spojrzenia na literaturę? Czy Cetnarowski, czy Geisler? Moim zdaniem zdecydowanie Cetnarowski, Sablik. To są te dwie powieści, które... No może nie znaj jeszcze, chociaż tam mam pewne problemy, ale to już takie właśnie, no lubię i nie lubię, że tak się wyrażę. To są te powieści, które jednak zbliżają się do tej nagrody zdecydowanie bardziej. Natomiast Geisler, Kubasiewicz niekoniecznie. I nie chodzi o to, że to jest fantazja. Z drugiej strony, zestawiając też Geisler i Kubasiewicz, Wszystko pochłonie morze, to jednak ta warstwa psychologiczna u Kubasiewicz powoduje, że ta książka mi się bardziej podobała, to rozbudowanie jej. Tutaj tego nie ma. Gdzieś tam autorka rzeczywiście próbuje nam pokazać, co myśli główny bohater, ale tego jest chyba znacznie mniej i jest to znacznie mniej pogłębione. Więc tak jak mówię, no, jeżeli ktoś będzie chciał się dobrze bawić i kręcą go takie klimaty, o jakich mówiłem wcześniej, to na pewno na Bogu maszynie będzie się dobrze bawił. Ja szukam w literaturze czegoś zupełnie innego, więc to nie jest moja literatura, tak? Aczkolwiek spędziłem czas bardzo miło i bardzo sympatycznie. Nie ma w tej książce jakichś błędów językowych, jest to napisane bardzo poprawnie. Jest to debiut, który autorce wstydu nie przynosi. Swoją drogą Joanna Geisler to, tutaj przeczytałem z tyłu, że z zawodu technik weterynarii, czyli mamy już dwóch weterynarzy, przynajmniej o dwóch wiem w fantastyce, no ale jednak zdecydowanie bardziej wolę twórczość Radka Raka, to jest bardziej moja literatura. No jeżeli jesteście ciekawi, to tak jak mówię, nie będzie tak, że się tutaj odbijecie i powiecie, że o Jezu, jaka tragedia, tak jak były w zeszłych latach takie nominacje. Dobrze, słuchajcie, ja będę kończył. Powiem jeszcze tak, że przed nami opowiadania nominowane do Zajdla, to je sobie zostawiam na koniec. Myślę, że to już bliżej listopada się jakoś tam pojawią. A teraz będę polował na ostatnią książkę, czyli Panie Czarowne. Jak ktoś czytał, to podzielcie się w komentarzach opiniami. Co sądzicie? Ja się bardzo boję, ale może przesadzam. Dobrze. Do zobaczenia, do usłyszenia. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.